O, że widzę wiele, wiele grzecznych dzieci. Mundial trwa, więc myślę, że analogia nasuwa się prosta. Dzisiaj bardziej popularny niż Robert Lewandowski, mam wrażenie. O, tak też myślę, że bardziej popularny niż Robert Lewandowski. No cóż, rozdawanie prezentów to też ciężka praca, tak samo jak nasi dzisiaj na boisku będą musieli dać się wszystko. Tak samo ja co roku staram się dzieciakom dawać podobną radość, jak dzisiaj, mam nadzieję, dadzą nam nasi piłkarze. Zawsze, kiedy przychodzą dobre uczynki, też przychodzi takie samozadowolenie. Do tego mam moich pomocników, bez nich nigdy nie dałbym rady. I ta pomoc od ludzi codzienna jest chyba najważniejsza. To jest dzień, kiedy człowiek może sobie przypomnieć o tym, że warto sobie nawzajem pomagać. Bo niektórzy ludzie potrzebują tej pomocy i ten dzień, 6 grudnia, jest dla nas wszystkich taką przypominajką, żeby czynić dużo dobra. Około 3 dni w sumie to trwało, natomiast no, przygotowaliśmy 1000 pakietów, które zostały dzisiaj rozdane dla wszystkich dzieciaków. Te święta muszą być tylko, nie tylko w Ukrainie, muszą się odczuć tutaj jak częścią rodziny, częścią tej wspólnoty i te dzieci też muszą dołączać się do tego, do tych dzieci taka wymiana pomiędzy doświadczeniami, dlatego że w Ukrainie troszeczkę święta inaczej przechodzą, nie? Mikołaja troszeczkę później, a tutaj zaczęliśmy już od 4 grudnia, więc jeszcze dużo przed nami też. Ta jakby akcja nie tylko dotyczy dzieci z Polski, które tutaj co niedzielę przychodzą ze swoimi rodzicami do sanktuarium Jana Pawła II i biorą udział we mszy świętej dedykowanej im dla dzieci, ale również chcieliśmy pomyśleć o dzieciach z Ukrainy. Zaprosiliśmy tutaj ponad 200 dzieci wraz ze swoimi rodzicami, żeby właśnie dać im taki promyk radości, promyk słońca w tych trudnych momentach i pokazać no, trochę właśnie takiej radości, która kryje się za tymi podarunkami, tymi paczkami, tym, co dla dzieci no, też jest ważne, nie? Z cukierkami, słodyczami i pomaga im właśnie może chociaż na chwilę zapomnieć o tym całym dramacie wojny i poczuć się w taki dobry, normalny sposób. Taka ilość uśmiechu, jaka się tutaj pojawiła na tym placu i wokół, to aż tak budująco działa, myślę, dla każdego właściwie. Ja myślę, że fajnie, że przez tą akcję ludzie przychodzą tutaj do centrum, widzą, że jest msza dla dzieci, widzą, jak ona wygląda i nawet jeżeli przychodzą tutaj dzisiaj po czekoladę, to myślę, że za jakiś czas przyjdą do tego, że tutaj dzieciom się podobało na tej mszy, na tej Eucharystii. Pana Boga odkrywa się przez radość przede wszystkim i z tego ma być czerpana radość, bo tą radością się zaraża, więc to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie te dzieci dorosłych, czasami dorosłych przez dzieci zachęcić do tego, żeby tu po prostu dołączyli do tej całej wspólnoty Bożej. Czyli główne przesłanie dzisiejszego dnia to? Nieśmy sobie pomoc nawzajem.